wszystkim. Cześć. Witamy na naszym kanale. Właśnie jesteśmy w Szklarskiej Porębie. Na dzisiaj mamy zaplanowane 20 km do przejścia z noclegiem w schronisku. I tak zamierzamy przez kilka dni. Chcemy sobie powędrować trochę. Noclegi przeważnie będziemy mieli na razie w schroniskach. No i może jeszcze będzie jakaś agroturystyka. Będą ładne widoki. Na pewno Wam pokażemy. Co będzie ciekawego, to Wam pokażemy. Zapraszamy do oglądania. Tak, zapraszamy. Mamy ze sobą ciężkie plecaki, więc będą nas trochę spowalniały. Ale nam to nie przeszkadza. Mamy czas i nigdzie nam się nie śpieszy. Tutaj nad górę już ciemne chmury nadciągnęły. Nie wiem, czy to na kamerze co dobrze będzie widać. Ale jak wejdziemy wysoko, to zobaczycie. Fajnie się idzie. Wiaterek powiewa. Drzewami kołysze. Właśnie doszliśmy do rozdroża. Teraz kierujemy się na schronisko na Halicy Szrenickiej. Idziemy zielonym szlakiem. Czas przybliżony to jest 4 godziny 15. My dzisiaj śpimy nie na Hali Szrenickiej, tylko na Szrenicy. Jeszcze trochę przed nami. Pogoda trochę się popsuła. Jeszcze się nie zmęczyliśmy, więc ruszamy dalej do woju. Teraz nic skomplikowanego, prosto zielonym szlakiem jesteśmy na górze, więc nie musimy zaglądać na mapę. Wchodzimy na zielony szlak trójkolorowy, potem będzie tylko zielony. Przejście dość proste, więc dla każdego. Z ciężkimi plecakami to akurat dobrze się idzie. Trochę błota na szlaku mamy, ale to nic, damy sobie radę. Krótka przerwa na herbatę. Drogę, bo godzina 14. Niedługo będzie się ciemno robiło. Tak planujemy dojść jakoś około godziny 18. Dobrze się idzie. W ręce zimno. Nie mam, mam rękawiczki, ale... I tak wiatr przenika moje rękawice. Zerwał się wiatr, zrobiło się trochę zimno. Lekki deszczyk pada. Jesteśmy jeszcze w Górach Izerskich. Za chwilę schodzimy na Jakuszyce. I z Jakuszyc idziemy już w Karkonosze na Szrenicę. Tam spędzamy noc. Powinno nam to zająć jakoś... Może 2-3 godzinki? 2-3 godziny. A. Zależy ile razy będziemy się jeszcze zatrzymywać. Pokażemy Wam jeszcze kawałek szlaku, zanim zrobi się ciemno. Bo jak zrobi się ciemno, to raczej nie będziemy nagrywać. Póki co idziemy takim asfaltem. Więc idzie się bardzo przyjemnie. Nie ma kamieni. Droga prosta, szeroka. Więc idziemy dość żwawo. A kijki trekkingowe na dłuższe dystanse bardzo się przydają. Idzie się szybciej, sprawniej. Tak, odciążają kolana. Kręgosłup. Tak. Jest to coś wspaniałego. Geniusz to wymyślił. Właśnie doszliśmy do Polany Jakuszyckiej. Mamy jeszcze przed sobą jakieś 8 km. Przechodzimy na drugą stronę. A po drugiej stronie niedługo się zaczną Karkonosze. Wychodzimy z Gór Izerskich. Był to przyjemny trekking. Teraz się znajdujemy na Polanie Jakuszyckiej. Jakoś ona jest na 900 metrów. A jeszcze mamy podejście na Szrenicę 1300. Czyli jeszcze będziemy mieli pod górkę. No jeszcze się napocimy troszkę. Już 4 godzina. Także już niedługo będzie ciemno. No i musimy ruszać do boju.
Niedługo będzie może trzeba czołówki odpalać, jak nas noc zastanie. I ruszamy do boju. Prawda? Do boju. Tak. Wkrótce się ściemni, więc widzimy się już w schronisku. Tak. Do zobaczenia na górze. Hej. Ale to są takie bagna. Takie bagna. I to jest nasza droga. Witamy dnia kolejnego ze schroniska na Szrenicy. Taki mamy widok z okna. Warunki dzisiaj takie sobie. Słaba widoczność. Wczorajsza nasza trasa okazała się bardzo błotnista. Przyszliśmy cali brudni. Buty, spodnie, wszystko. Dzisiaj raczej tak nie powinno być. Jesteśmy już po śniadaniu. Zaraz ruszamy na szlak. Gotowi na kolejny dzień. Trzeba zacząć wędrówkę na szlaku. Trzeba ruszać. Ruszamy. Mamy dzisiaj przejście 20 km. Będziemy wędrować czeską stroną Karkonoszy. Będziemy wędrować do kolejnego schroniska. No przed nami 20 km. Warunki takie sobie wieczne, dość wieczne. Widoczność słaba. Cieszymy się, że nie ma deszczu. Słońce się przebija, ale wiatr mocny wieje, więc nie jest za ciepło. Widać, że na dole jest chyba dosyć ciepło i słońce świeci. Wieje wiaterek dosyć mocny. Przez pierwsze 10-15 km mamy zejście na dół, a potem dość strome podejście. Dzisiaj głównie to czeskie Karkonosze. Wczoraj trochę odczuliśmy te kilometry, które przeszliśmy. Było ciężko, bo szliśmy w błocie. No, wczoraj był ciężki szlak, wymagający. Jeszcze po ciemku przez to błoto się przedzierać. To było. Nocleg mamy zaplanowany w schronisku Odrodzenie. Tam spędzimy dwie noce. Trochę się zregenerujemy i będziemy ruszać dalej. Idziemy, trzeba iść. Droga przyjemna, szeroka, bez błota dzisiaj. Aktualnie na szlakach jest bardzo mało ludzi. W górach jest okres przejściowy. No i środek tygodnia. Więc ludzi dużo nie ma. Nie mieliśmy problemu z rezerwacją noclegu w schronisku. To na weekend będzie pełno. Całe schronisko będzie zajęte. Miejsc nie ma. Także będzie dziki tłum. Wow. Zazwyczaj w schroniskach wszystkie weekendy są pozajmowane, więc ciężko jest z rezerwacją. Ewentualnie jakieś noclegi na podłodze bądź w pokojach wieloosobowych. Weekendy to głównie impreza w schronisku. No, wieczny melanż trwa. Więc raczej unikamy weekendów w górach. Przynajmniej ze spaniem w schronisku. Ewentualnie gdzieś na dziko. To wchodzi w grę. A na szlaku takie kałuże mamy. Jest wilgotno. Dzisiaj będziemy się relaksować w schronisku. Jak już tam dotrzemy po tych 20 km. Mam nadzieję, że forma będzie. Że dojdziemy bez problemu. Myślę, że spokojnie damy radę.
widoczki takie mroczne troszkę, klimaty, chmury pędzą jak szalone. Takie mamy widoki. Tam daleko widać schronisko, w którym spędziliśmy noc na Szrenicy. Pogoda coraz ładniejsza, widoki coraz ładniejsze. Na szlakach co jakiś czas kogoś spotykamy. Chcemy wam pokazać wodospad Padrawy. Tak, po stronie czeskiej idziemy na wodospad Padrawy. No i doszliśmy do rozwidlenia szlaku. Nakierujemy się na Łapską Pudę. Czyli idziemy tam. A po co są śnieżne kotki? No i Śnieżka, jakieś 18 km. Idziemy zobaczyć coś nowego. Idziemy na czeską stronę. Właśnie doszliśmy do źródła Łaby, które znajduje się w Karkonoszach. Jest to jedna z największych rzek w Europie. Źródełko wygląda tak. Podobno jest to symboliczne źródło. Prawdziwe źródło znajduje się gdzieś wyżej i jest niedostępne dla turystów. A tutaj obok mamy herby znaczących miast, przez które przepływa. Jest ona jedną z najdłuższych rzek w Europie, bo ma 1165 km jakoś. Głównie przepływa przez Czechy i Niemcy. Ma ujście w Hamburgu, gdzie wpada do Morza Północnego. Dochodzimy właśnie do schroniska Łapska Buda. Nie będziemy tutaj się zatrzymywać na dłużej, ale ładnie pachnie jedzenie. Ładne zapachy są. O, to jakby wszedł coś przekąsić. Jest bardzo ładnie położone, przepiękne otoczenie. To jest wejście. A tutaj okolica. Właśnie doszliśmy do mapy. Pokażemy wam mniej więcej, jak dzisiaj szliśmy i co zamierzamy dalej. To tak, naszą wędrówkę zaczęliśmy na Szrenicy od schroniska. Szliśmy tutaj czerwonym szlakiem, aż tutaj, następnie żółtym, jesteśmy tutaj, Łapska Buda i teraz schodzimy czerwonym, tutaj mamy wodospad Panklawski, następnie zejdziemy sobie czerwonym szlakiem i tutaj jakoś zejdziemy do Szpindlarowego Młynu. Następnie będziemy kierować się na Przełęcz Karkonowską. I tutaj już mamy nocleg. Więc tak to wygląda mniej więcej. Około 20 km. Doszliśmy do rozwidlenia. I ruszamy na wodospad Panczawy. Mamy 1 km do niego. Tutaj można sobie odpocząć. Przy bardzo ładnym widoku, wypić sobie herbatkę. Znajdujemy się właśnie przy wodospadzie Panczawskim. Jest to najwyżej położony wodospad w Karkonoszach. Na dole mamy Dolinę Łapski Dół,
Ma około 8 km długości. Cechą charakterystyczną są skały wysokie, nawet do 300 metrów, po których spływają wody, tworząc wodospady. Tak jak tutaj widać, wodospad Pęczawski. Bardzo ładna dolina. Mamy takie widoki. Tutaj jakiś bunkier. Tam z tyłu Łapska Buda, przy której byliśmy. Z tej strony widać Śnieżkę. Teraz wam pokażemy. Nie wiem, czy na kamerze tam, widać. Teraz jest za chmurami. Tak, chmury na nim naszły. Tam mamy Śnieżkę. Zobaczcie, jakie widoki dzisiaj mamy. Jak te pasma górskie się rozciągają, jak daleko. Są lekko za mgłą. Popatrzcie, jaką sztukę mamy na szlaku. Jak ktoś ładnie wyrzeźbił drzewo. Artysta. Ładnie to wygląda. Jest już za 10:15. A my dalej wędrujemy. Jeszcze mamy kawałek do przejścia. Idziemy sobie taką piękną kładką. Dużo takich kładek w Karkonoszach. Ma to swój urok. Wczoraj nie było takich kładek, jak chodziliśmy po tym bagnie. Doszliśmy do wyciągu narciarskiego. Chwila przerwy na herbatę. I ruszamy dalej. Okolica bardzo ładna. Lekka modyfikacja planów. Maszerujemy przez stok. Przez stok w dół. Zmierzamy do szpindlarowego młynu. A następnie będziemy odbijać do schroniska odrodzenia. I to będzie już nasza ostatnia prosta. Na pewno będziemy iść po ciemku. Właśnie znajdujemy się na najniższym punkcie naszego trekkingu na dziś. Jest już po zachodzie słońca, więc będziemy kierować się prosto do schroniska. Nie nagrywaliśmy zbyt dużo, bo schodziliśmy po stoku i było dość strome nachylenie, więc nie było to przyjemne. Teraz już jesteśmy na szlaku i idziemy prosto do schroniska. Widzimy się na górze. Bardzo wymagające to było zejście. No i nasze stopy to odczuły. No i teraz marzymy tylko, żeby szybciutko dojść do schroniska. I ściągnąć buty i sobie odpocząć. Widzimy się w schronisku na górze. Meldujemy się już przy schronisku. Dotarliśmy właśnie co? Ciężko było z podejściem. Także dało się we znaki. Idziemy teraz odpoczywać. Coś zjeść? Coś zjeść właśnie, ciepłego na pewno, jak będzie, jak nie wyjedli. Na pewno coś zjeść, może bigos, pirożki. Pierogi. Także... Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro. Cześć. Cześć. A tuż obok schroniska pełnia.